Witam w trzecim odcinku Assassin's Creed Origins. Mamy jedyną misję tutaj główną i chyba do niej pójdziemy. Co prawda mam za mały level, no ale trudno, może nam się uda. Mam też tutaj jakiś topór. Użyjmy tego. Ma największe obrażenia, z tego co widzę. Także może być spoko, ale chodźmy potestować. Chyba, że tu jeszcze coś znajdziemy. Tutaj nie przeszukiwałem tego. Zejdź pan na dół. No, hops. Dobra, widzę, że on jakieś tam ma swoje zasady. O, proszę, i mamy łuk. Jak mapa świata niedostępna, halo. Mamy łuk, który jest lepszy od naszego. Także nie zawaham się i go sobie użyję. Zobaczmy, jak ten łuk wygląda. To ma jakiś inny celownik. Ale mniejsza z tym, spenetrujmy tutaj całą tą lokację. O, proszę, mamy lepszą tarczę. Całe wyposażenie mamy. Tutaj widzę. Weź te strzały, zawsze się przydadzą. Coś jeszcze? Tutaj. A tutaj tylko pieniążki. Jeszcze widzę, tu się coś kryje. Też pieniążki. Nie wiem, czy jestem w stanie właśnie zabić tego pana kolegę. W poprzednim odcinku gra nam też sugerowała, żebyśmy użyli naszego orła. O, to jest słabsze. Jak to on atakuje? Wow! Takim zamaszystym zamachem to możemy chyba dużo zdziałać. Nie, tu są te. No zobaczymy, jak w walce ta broń się będzie sprawować, bo damage ma naprawdę niezły. Aczkolwiek chyba będzie wolno atakować. To może być jej wadą. Gra sugerowała, żebyśmy użyli orła i właśnie podlecimy sobie. Da się tym czymś przyspieszyć? Wow, jakie pikowanie. I żebyśmy się udali do takich miejscówek. A co się stanie, jak on tak... A nie, nie chcę piznąć. Myślę, że sobie pizdniemy. I co my tutaj mamy? Tu mamy coś. Co to jest? Pracuje. A, chyba kowal. Chyba jakiś inny. Je. Ale kto je? Nie wiem, kto je. Ale dobra, widzę, że mamy też skarb 2x3. Także coś tutaj pominąłem. Co ja tu mogłem pominąć? Jakaś lepsza giwera będzie? No niby coś jest i jest skarb właśnie. O! Siano, standardowo. W asasynach musi być, żeby z dużej wysokości spadać. Ale to jest słabe. Chociaż jest lepsze od tamtej mojej wcześniejszej broni, więc może tą drugą broń sobie damy. Chodźmy się sprawdzić w tej misji. Zobaczymy. Ten punkt to mogę odznaczyć, chyba nie.
No zeskocz. Dobra, to nam się zaraz odnowi, tym się nie martw. Tu w ogóle z jakiejś dupy strony biegnę. Wcześniej na odwrót chyba biegłem. Dobra, ale troszkę mnie denerwuje ten wskaźnik. Gdzie ten wskaźnik jest? Odznaczyłem go. Czy on będzie dalej? Tutaj mamy. Co to jest? Zadanie poboczne na level 3, czyli ten nasz. Uderz w kowadło też mamy na level 3. Tu mamy jakiś pytajnik. Nie wiadomo, co to są te pytajniki. Wyposażenie, ale to już widzieliśmy. I to też widzieliśmy. Także pozostańmy przy naszym toporku, czy jakkolwiek to nazwać. Jakieś rydwany zasuwają chyba. Pooznaczajmy przeciwników. Czy mi go oznaczyło? Czy mi go nie oznaczy? Of course, my lord. Kurde, nie mam 5 level. Walka z nimi na pewno nie będzie łatwa. Bo to jest tak zrobione to troszkę jak w jakimś RPG. Że oni mają lepsze bronie, mają wyższy poziom, więcej obrażeń zadają i to sprawne. Tu jest jakiś pierwszy. Tu mamy jeszcze jakiegoś pana kolegę. Ale to są levele pierwsze, więc my spokojnie tu do środka chyba jesteśmy w stanie wejść i dopiero tutaj się trudności pojawią. Tak to wygląda, że dopiero tutaj będziemy mieli trudności. Mogę tu wlecieć? Nie. Dobra, no to chodźmy. To jak się tam spiąć? Damy radę w ten sposób? Chyba damy radę. O, proszę. No taki niemrawy był tylko w tej pierwszej lokacji, żeby wiecie. Gra mu pokazała, że musi się wiele nauczyć i tak dalej. Byliśmy już w Kłotej Świątyni, albo nawet dwie. Co za brutal, coś tym zrobił. To jak szybko strzela, co jest? Co to jest? Łuk maszynowy? Brak amunicji, dziękuję bardzo. Wow, to faktycznie ma dobre dipsy. No, skoro dostaliśmy punkcik, to sobie aktywujmy coś. Tylko co ja bym sobie chciał aktywować? Może to? Nie. To wygląda spoko, ale tutaj było...
tutaj było coś takiego kozackiego, to właśnie. Kółeczko musimy nacisnąć na tarczy. Dobra, to wygląda spoko. One wszystkie po jeden będą? Panie, to my zaraz tutaj dojdziemy do wojownika. Zbieraj to wszystko, bo, że tak powiem, wystrzeliliśmy wszystkie strzały. O, tutaj mamy. Do zebrania, ale on coś jest jakiś ułomny i nie umie tego dobrać, już zebrać. Mam nadzieję, że zebrał wszystkie. Ten leje. Oh, fuck. Wait, Bayek. Where are you going? Where are you going? I'm trying to help you. Is that you? Get me out of here. Wait, Bayek. Where are you going? Dobra, no zawsze mam jakąś różnorodność. Bayek. Is that you? Get me out of here. A to facet jest, myślałem, że tu jakaś laseczka. They've taken four other priests. I pray they are all alive. Hide right here. When you are certain no one's around, get away from the temple. Nie, ale ja nie chcę teraz tego śledzić. Ona pójdzie za mną. On znaczy. Dobra, nie pójdzie za mną. To jest chociaż tyle. Aż tam było? Myślę, że to tu jest. Dobra, nie wiem, o co chodzi. Ale ciśniemy po tych dachach. Nie widzę tu jeszcze takiego flow fajnego, żeby sobie potem pobiegać. W każdej części było to mniej więcej od samego początku. A, tu jest! Jezu, nie zauważyłem cię, kolego. Wybacz. No uderz. Nie, ja takimi silnymi broniami jednak nie bardzo. Co prawda gipsy z tego są fajne, ale no nie do końca mi to odpowiada. Ten mój miał 6, a my tu podnieśliśmy takie coś fajnego na 9. Okej. No i musiałem się wdupić. Co jest? A widzę, że każda broń tak jakby ma inne zdolności specjalne, czy o co chodzi? Fajne to jak w Prince of Mieczyki. O. Kurde, nie gin. Smogu. No uciekaj! Trochę to dziwnie chodzi. A, wchodź szybko ten tryb. To on?
to sprawdzić. O, dobra. Odcięłem mu głowy. Ale co tego miałem zabić? Czy to jest ta druga misja? Ja już nie wiem, o co chodzi. In the perpetual rule of the strong and virtuous. Rot you! What the world will give us the power of the gods? What is one boy? What is one boy? Papa? A będziemy walczyć, bo jest zapisywanie. I wczytywanie. So close. Hey, one more. Okay. Hey. Well, I can try. This way I'll get two. Sure. Well, strong. Ready? Yes. Oh, you made me miss. You. come here. I found a Heineken. A real one? Yes. Ah, go ahead. You're gonna love it. There's like 16 hyenas, and they're so dark and scary. Well, you know what? I'd rather go hunt with my papa. You always get too scared. Hey. Let's go on a real hunt, huh? All right. Come. What are we hunting? The Oracle wants the pelt of an ibex stag for the ceremony. You will stand next to the Pharaoh, won't you? You're the Magi. When I'm Magi, I'll stand next to the Pharaoh. You'll never be met. Ale jednak nie do końca. Too scared. That's not true. What about the hyena kid? Shut up. Enough, you two. The sand is so hot on my feet. Sometimes they light on fire. It makes you faster. I want my feet to light on fire. It is up ahead. Can I come? Your mother's waiting for you. All right. See you at the ceremony, Hamu. Bye, Chanzura. The herd is around here. We don't want just any stag. We want the pack leader. Which one is he? Big, with giant horns. Why are you calling Senu? Chanzara told me I should steal his feathers so that my wedding ceremony gets me to the field of reeds. Anubis weighs your heart against a feather. You cannot tamper with this wedding ceremony. It is sacred. See? Papa, he's running away. Patience, my boy. You will get him. See? My eyes and hand are in line with the arrow. That is the only way to shoot true. One shot, headshot, vnoga. We will take this to the Oracle before it gets dark. One day, I want to shoot an arrow through the sun. You can. Your arrow will have to become Senu. Imagine, all my arrows are Senus. Then I'll be able to hunt anything. You said you'd like to see the Pharaoh up close. Yeah.
What if you stand with me by his side? Can I do that? As my son and the future Magi, yes. Nie mogę wezwać nic do żony. The first Magi was a protector of the farm. But now, it means you must protect all the people of Egypt. Not just protect them, but work for their well-being. Oh, Papo! I'm so excited to be Magi one day! You know all the secrets of Siwa! What if I never grow up to be a Magi? Of course you will. You are my son. But I get scared. I try to be brave, but sometimes it's hard. Hold on. Let's go this way. When I was about your age, sometimes I got scared too. Your grandfather was a well-known Magi, and he wanted me to bring honor to the family when I succeeded him. Yeah? One day, he took me up this way. At the top, he said something to me. A single word. It changed me. One word? I got over my fear. I knew I could do anything I needed to. What did he say? I will tell you once we are there. Czy to wespnie, czy... czy raczej nie? Sprawdźmy to. Wspina się młodziak. Nice. Jump. Papuniko. Don't think so long. Jump. Yes, Papa. Kurwa, przecież tam będzie 50 metrów. You can. I do. I will. Jump then. Come back. You're not ready. I can do it, Papa. I can. Shut up, you filthy little shit! Help! Help me! That's Shanzira! I said shut up! Run home to your mother. Shanzira will be fine. I will take care of it. Magi Bayek! Go, now! I'm scared. I don't want to go home alone. Oh, Emu, just do what I say, please! Go! Nie tak ostro, panie. Magi Bayek! I'm indeed Magi here. Who summons me? Sheath your weapon and follow me. You said you only wanted to talk to him! Oh! No ma jakąś włócznię jeszcze. Come. Jak ja tej włóczni mogę używać? A nie, to łuk jest dobry. Who are you to give commands to me? You piece of shit! We don't have time to piss away! Ale... Got him lined up! Czy to było skryptowane, że nic z nim nie robi? Chyba tak. Miałem level minus 3000, oni mieli pierwszy. Strasznie długie loadingi na PlayStation 4. And then you're dead. Nie idę. Dobra, idę. Mogę sobie teraz orła? Nie.
they just wanted to ask him a question. What have I done? Quiet! Czyli myślę, że teraz wszystko się wyjaśni. Come along! Dlaczego on chce pozabijać tych ziomeczków? Magi! See that no one comes in. Akemu, are you hurt? Go ahead. Try it your way. I'll leave my son out of this! Your son has something to explain to you. Would the Ibis show him the orb? We believe we need this to enter the vault. This is a waste of time! The boy is frightened. It's all right. They need you to tell them about the vault. They need to know how to use this. As Major, you must have some clue or key or legend that explains its use. I don't know anything about this vault! Please leave my son out of this! The Pharaoh has been aroused. He will be discovered. Quickly! Talk to your son. If the vault isn't open when we return, you'll never see him again. Papa! I did what you said, but... It's all right, son. No? Papa, I can get it to you. But no! Come on, don't! They're going to hurt us. This foolish waste of time! Out of time? Nie słyszał tego. Tell us! I don't know. We must go now. I will cut the heart from the boy. No, wait. But he will never know the afterlife. No, I will tell you. He's stalling for time. Stop! This is madness! The snake takes that as your answer. Yeah! No! No! Come on! Oh, kurde. To się, moi drodzy, podziało. Ale chyba dopadliśmy już tego, który... We thought you were dead. You could not even save your own son. You are no one. Bayek of nothing, father to nobody! And here is your nobody! May the hidden one greet you. The Lord of the Duat awaits. Of Mord. Rozkwasił mury. I to tak konkretnie. Thank you.
Well done, my friend. Our hero returns. You brought joy to Siva. I should get to Alexandria. I need to see Aya. Don't be in too much of a hurry. Siwa will always need its Magi. But you are the protector here now. I'm always pleased to help. Come see me when you are certain you are ready to go. We will drink beers to our friendship, huh? Na dobrą sprawę to tutaj nic żeśmy nie wykonali, tylko może z dwie misje poboczne, a tutaj mamy całą masę. Gdzie on chciał iść? Ten rejon chciał opuścić chyba i się wybrać, ale nie wiem gdzie. Co, zabijemy tylko tych pięciu już? Koniec gry? Niemożliwe by to było. Mamy tych więźniów w świątyni. I raczej tam pójdę to zrobić. Zdolność. Nie jestem pewien, co tutaj mamy. W ten sposób. Dobra, ja się nad tym zastanowię. Ekwipunek też. Czy tu się coś zmieniło? A nie, to w wyposażeniu mam wcześniej. Aha, i tu mamy różne strzały. Łuk drapieżcy. Wojownik, lekki łuk i jakiś łowczy. Tutaj mamy materiały. Jakie zwierzątka mamy? Ale tylko tyle będzie tych zwierzątek. A nie, tyle może mamy miejsca. Albo tyle zwierząt będzie, no nie wiem. Dobra, moi drodzy, w tym odcinku to będzie na tyle. Ja się tam w wolnej chwili zastanowię, co będziemy dalej robić. A na pewno nie pójdę tą główną misją jeszcze, bo tutaj mamy naprawdę dużo rzeczy do roboty. Tutaj mamy jakąś misję. Tutaj jakieś pytajniki, tu kolejny pytajnik. Tutaj mamy... Co tu mamy? A, tu chyba jakiś inny gracz jest. Albo nie wiem. Pokaż mi legendę. Nie, tu jest jakieś zdjęcie. No, to jest jakieś zdjęcie, ale... Chyba, że gracz zrobił zdjęcie. To chyba gracz zrobił tutaj zdjęcie, dobra. Tylko nie wiem, dlaczego mi to oznacza. Tutaj mamy coś, stajnie. Tu mamy jakieś zdjęcia. Tutaj kolejne. Ile lajków mu dają? Łopanie. Czemu mi to oznacza, te online'owe? Tu ktoś pływał nawet. O. Takie można małe spoilery wyłapać przez to. Dobra, moi drodzy, to tyle w tym odcinku. Widzimy się w następnym, o ile wam się to podoba. I tyle. Pa, pa.